Wracamy do wczorajszego tematu odpadów na terenie Paniówek. Dziś głos w tej sprawie zabrały władze gminy Gierautowice. Najprawdopodobniej to gmina właśnie będzie musiała zapłacić za utylizację nielegalnego składowiska przy ulicy Zabrskiej w Paniówkach. W gminie mówią wprost, to element funkcjonowania mafii śmieciowej. Problem ten jest poważnym wyzwaniem dla lokalnych samorządów, które muszą brać na siebie często ogromne koszty. Paweł Jędrusik. Kilka godzin trwała interwencja strażaków w Paniówkach, gdy okazało się, że jeden ze zbiorników na nielegalnym składowisku jest nieszczelny. Jak już informowaliśmy, postępowanie w sprawie odpadów od 2019 roku prowadzi już prokuratura. Teraz głos w sprawie zabrały władze gminy Gierałtowice. Znany jest właściciel działki. To w jaki sposób odpady znalazły się na tej nieruchomości też jest przedmiotem postępowania. Problem jednak w tym, że najprawdopodobniej to gmina Gerautowice będzie musiała usunąć odpady na własny koszt. Po pięciu latach śledztwa prokuratura złożyła wniosek o wszczęcie postępowania o usunięcie tych odpadów na koszt gminy, a ta szacuje bardzo ostrożnie, że będzie to kosztowało co najmniej 10 milionów złotych. Przesłuchaliśmy praktycznie rzecz biorąc wszystkich zaangażowanych, który, którzy się ujawnili w tym postępowaniu bądź których ujawniliśmy, na bieżąco współpracowaliśmy z prokuraturą. Przesłuchiwaliśmy także w zakładach karnych w aresztach śledczych osoby, które prokuratura nam skazała jako możliwych e, sprawców czy osoby mające jakikolwiek z tym związek. Jesteśmy na etapie końcowym postępowania. Wczoraj jeden z pojemników uległ rozszczelnieniu. Na miejscu interweniowali strażacy, a z pojemnika wylało się około 100 litrów substancji ropopochodnej.